Witam w 9. odcinku tej serii, która trwa już miesiąc. Dzisiaj przedstawię Windowsa 7, czyli chyba waszego ulubieńca. Zanim jednak zacznę, mam dwie informacje. Pierwsza to taka, że już mamy 2900 subskrypcji. Byłoby mi miło, gdybyście zasubskrybowali, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo bardzo bym chciał zdobyć 3000. Druga to taka, że od tej pory muzyczka nie będzie leciała jak skończę mowę, tylko przez cały czas trwania odcinka. Skoro już omówiliśmy te kwestie, to myślę, że możemy zaczynać. Windows 7 to następca nieudanej Visty. Mimo, że wygląda bardzo podobnie, to został cieplej przyjęty przez publiczność. Jedną ze zmian są edycje systemu. Edycja Business została zastąpiona przez Professional. Pasek zadań został znacząco przeprojektowany. Od teraz, jeśli dany program ma kilka okienek naraz, to są one grupowane w jedną ikonkę. Do zegara na pasku zadań został dodany kalendarz. Gadżety można już rozmieszczać po całym pulpicie. To na tyle z mojej mowy. Teraz podgłaśniamy muzyczkę i oglądajcie.